Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Jurassic Survival, w którym będziemy wykonywali znowu zadania, aby odblokować wielki mur. Pierwsze zadanie, które nas dzisiaj czeka, jest zdobycie aż 20 lightning bloops. Jak wiemy, żaróweczki możemy wydropić z airdropu, ze skrzynek na strefach. Dodatkowo, kiedy zrajdujemy bazę oponenta, prawdopodobnie jakieś kilka sztuk tam się znajdzie. Ale ja niestety jeszcze nie mogę rajdować, ponieważ nie mam dostępnego Iron Hatchka, który jest wymagany od 27 poziomu, a ja mam 26, więc musimy pierw wbić w poziom, a dopiero zaczniemy rajdować. Żeby nie przedłużać, zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Alright, mordo. To udajmy się na początek na jakąś strefę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Co w trawie piszczy w Jurassic Survival? O! Mówisz, masz airdropik pierwszy. Daleko? No, troszeczkę nie w tą stronę. Sprawdźmy jeszcze, co my tutaj mamy. No nic, kurczę. No dobra. Polecimy tak, pierw na dwuczaszkową strefę, następnie na airdropa i zobaczymy, co nam wypadnie. Dobra, jesteśmy. Mamy kilka glocków, których naprawdę mi w tym momencie jest szkoda. Pineapple jakieś dodajmy, okej. Zakradnijmy się do tego capa, Velociraptor. Już troszeczkę te questy wam powiem rozgryzłem, ponieważ wychodzi na to, że musimy na przykład zabić 30 ornitoholestesów, później zdobyć po 20 sztuk jakiejś rzeczy, chyba dwa razy, i później znowu zabić na przykład 20 velociraptorów i znowu 20 sztuk jakichś rzeczy znaleźć. Czyli tak to wszystko działa na przemian z tego, co zauważyłem, ale zaraz zobaczymy, jeżeli nazbieramy tych 20 lampeczek. Na pewno nie będzie łatwo. Sprawdźmy, co mamy w pierwszej skrzynce. Jedzonko, ale zacznę zbierać ze sobą również te tranzystorki, ponieważ pewnie w następnym zadaniu będą one wymagane do zdobycia też 20 sztuk. Także taka rada ode mnie, mordy, na razie zbierajcie wszystko, co popadnie. Oczywiście z tych, te rzeczy ze skrzynek. Jak już macie na przykład full tych wszystkich szmatek, jakichś tam tych szpulek, to nie ma sensu tego zbierać, tylko zbierajcie tyle, ile wam jest potrzebne. Okej, elektroniczna pałeczka. Shockwave coś tam się przyda. Zjedzmy jeszcze, tu usuniemy i lecimy z kolejną skrzynką, która powinna być gdzieś w tym kierunku. Ja ogólnie staram się omijać te dinozaury, powiem wam. Mam już 27 poziom, tak. Jeżeli tu nie będzie nic na strefie, no to udam się zrajdować te trzy bazy, które mam zaległe. Z pewnością przyjdą do mnie oponenci, także dzisiaj może troszeczkę na tym odcinku się dziać zadymka. Okej, ostatnia skrzynka na strefie dwuczaszkowej. Czyżby byłyby żarówki? Jasne, akurat. Dobra, to odłóżmy. I zbierajmy również... Co ja miałem zebrać jeszcze? Nie zwróciłem uwagi. Aha, właśnie, rabersy. Rabersy trzeba również zbierać, bo prawdopodobnie w przyszłości nam się to przyda. Jakiś event wyskoczył, dobra, ale zrobimy od razu sobie airdropa. Prawdopodobnie jakaś żaróweczka może spaść też z airdropa, ale ja zawsze lubię airdropy wykonywać, ponieważ zawsze jakaś tam broń spadnie. Może jak będę miał więcej szczęścia, to może spadnie Glock, ale jakoś mi się w to wierzyć nie chce, więc bardziej stawiam na tego wielkiego Exa. Dobra, pokażcie, co nam spadło z pomocy humanitarnej na Jurassic Survival. Szuka, szuka i nie może znaleźć. O, młotek. Młotek. Dobra, patrzcie, jest spoko, kamień wypierdzielimy. To sobie wszystko zjemy, odłożymy. Kilka tranzystorków, rubbers. I patrzcie, cogwells, pewnie też się przydadzą 20 sztuk. Także ja od razu je zawijam i spierdzielamy rajdować kilka baz. Dobra, skoro jesteśmy na chacie, trzeba zrobić te... jakąś siekierałkę, co by się przydało zrobić? Tam na pewno będzie potrzebny iron, plate, deski. Gdzie są deski? Deski? Duct tape'y? A gdzie deski? I deski, ale chyba będzie i tak kaszana, bo nie mam tylu duct tape'ów, co?
Gaś dame. Dobra. To ja cisnę mordy szukać jakieś duct tape'y i zaraz się widzimy. No i jesteśmy z powrotem. Ja właśnie już zdobyłem duct tape na 2 iron hatchety. Dodatkowo mam 10 zapasowych desek i ironu, w razie czego gdybym potrzebował jeszcze ich zrobić, także od razu ciśniemy 44 energii. Kurde, jakbym normalnie mokrą szmatą z rana taką z wiadra brie dostał, tyle to kosztuje. Tak się teraz czuję. O ja pierniczę. Mnie ta gra normalnie wykończy na tą energię. No i dobra, jesteśmy u tego cycka malinowego. Co on tutaj ma? Te drzwi mu zrajdujmy, tak? To się rajdowało? 2, 3, 4, 5, 6, okej. Toll was broken, super. Ale dawaj chociaż hełmofon, stary. Nie, mam taki sam, dobra. Jedna siekiera, jedna ściana, tak? Z tego wychodzi? Dobra. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Dobra, weźmy irony, weźmy te klucze. Może to się też kiedyś przyda do wykonywania questów. Nie wiem, co będzie dalej potrzebne. No i co? Musimy skraftować normalnie iron hatchet. Craft. Dwie ostatnie siekierki. No to ładnie się zapowiada. Raz. Nie! Nie tą ścianę, palancie. Dawaj. Ja pierdzielę. I co, teraz zabraknie mi jednej siekiery, żeby zrajdować kolejne drzwi, tak? No fantastycznie, po prostu fanta w dupestycznie. Waypoint partsy przydadzą się z pewnością. Zróbmy coś takiego. Nie wiem, czy to się przyda. Glocka wezmę. Buty odłożę, hełm odłożę i co? Nie mam przejścia, tak? Zajebiście, po prostu zajebiście, nie mam pytań. Dobra, może... A tą ścianę ze zwykłej siekiery nie zrajduję? Właśnie. Oh, gaś dame, dlaczego to tak musi tutaj to stać akurat w tym miejscu? Dobra, rozwalamy. Co ja mam teraz rozwalić, stary? Bambusy i listki. Bambusy i listki potrzebuję. Dobra, to ja cisnę na strefę i zrobię jakąś siekiełkę. Dobra, mordeczki, jesteśmy z powrotem, mam dwie siekierki. Jako tako udało mi się je zdobyć, lecimy z tymi drzwiami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, pierwsza skończona, equip. No dobra, niech będzie teraz ta ściana. Mam nadzieję, że to będzie jakaś żaróweczka, chociaż jedna, co nie? Kurde, znowu nie ta ściana. O kurcze. No to ładnie, jakieś kamery, nawigatory, pierdoły, szmery, bajery, piwko. Ale dalej normalnie nie widzę nic pożytecznego. Tutaj co? Spadlerizer. Trochę logów, gwoździe. Scrap metale. A tutaj w skrzynce? Dobra, już rozwal tą ścianę, jak tak mocno chciałeś, to już ją rozwal. Duct tape, pięknie, dobra. Uratowani czy nie uratowani? Prawie, że uratowani. Brakuje jednej, super. I tutaj co? Tutaj pusto. I tu mamy jeszcze dwie ostatnie skrzynki, które by się przydało no, z pewnością otworzyć, nie? Ale brakuje nam jednego duct tape'a. Może tutaj będzie duct tape? Nie ma. Dobra, mordy, nie mam pojęcia, gdzie mamy dalej szukać tego kurcze dziadostwa. Equip. Więc cisnę na chatę, pozbieram trochę rzeczy. No i się zaraz widzimy. Dobra, mordeczki, jesteśmy z powrotem, sprawdźmy, co jest w tych nieszczęsnych skrzynkach. O, gwoździe kukri. O, duct tape, rubbers, super, dalej nie widać żarówek. Swat helmet, butsy i... No to co było, no dobra, czyli ciśniemy szukać dalej. Okej, mordeczki, jesteśmy u innego ziomeczka, stwierdziłem, że nie ma sensu tego nagrywać, jak ja rajduję tą bazę, bo już kiedyś to nagrywałem, naprawdę dużo czasu to zżera. Ten odcinek by miał, nie wiem, 2 godziny. Okej, sprawdźmy tutaj kolejne skrzynki. No. Przypominam, że szukamy cały czas blupsów. Pendrive papieroski, no dobra. No. Tutaj w piecu z pewnością też nie będzie. Nie.
Niestety, również nie. Idziemy dalej. Tutaj ścianę też już rozwaliłem, ale poszedłem sobie na patencie tak centralnie przez środek. Łatwiej to było zrobić wszystko, zrajdować. Sprawdźmy. Armory, słaty. Weapon crate. Co to za biały obrazek? No dobra, niech będzie. Jakiś bug gry. Beretta, no i tam różne pierdoły. Dalej nie ma. Silnik, no to standardowa jak laście. No i kłuczek do mięsa. No i złoto. Czyli dalej, tutaj w bazie oponenta nie ma tego, czego szukamy. Lecimy dalej. No i jesteśmy w ostatniej chatce oponenta. Sprawdźmy, czy tutaj znajdziemy jakąś żarówkę. Kamera, nie. Piwo, młotki też nie. O kurde. O kurde. Dalej. Steaki, nie. Rabersy, nope. Nope. I co? Aha, Iron Hatchet, ale to nie to, co trzeba. Kliknąłem. Rabersy, nope. Swat armor, ble, 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 no. Otwórzmy jeszcze tylko u niego te rozpieprzone skrzynki. Tutaj również pusto. No w końcu, mordo, już przestałem wierzyć w ludzkość. Ja pierniczę, dobra. Ktoś tam na live'ie jeszcze pisał, że można je kupić z resursy z pack. Wypadają, a tutaj z Car Crasha wypada od 1 do 20 nawet sztuk. Także mordy, to było na tyle. Już wiemy, gdzie zdobyć żarówki. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. A na koniec pokażę wam jeszcze jeden urywek z live'a, także zostańcie. Pozdrawiam, hej. Jest mój. Ale zadyma, ja to na live'ie pokażę, a czy na odcinku pokażę. Dwóch się zamknęło i czekamy, strefa się zawęży i ciekawe, kogo zabije. Ja mam 22 HP, nie mam apteczek i mam magnuma, nie? Zero. Teraz. Strefa się zawęża? Chyba już się bardziej nie zawęzi, wiesz? Nie, no musi się zawężyć, niech najlepiej by było jakby... Nie, do zera się nie zawęża. Widzisz, już jest maksymalnie zawężona. Niech z głodu umierają. Ja muszę tak się ruszyć, żeby... Ten tego zobaczył! Ja pierniczę cicho. Nie bierz tego. Bo on za wolno strzela. Nie zabijesz go tym jednym strzelem. Podejść? Nie, inną broń weź. Inną broń? No. Ale ona ma 100 tak, damage'a. Ale patrz jaki... Ten, a ty ma speed 10, ten 12, ten 8, nie? 16. I tak leczę na hita. Który cię pierwszy zacznie walić? Ten chyba ten, po lewej. Bez różnicy, bo się nie przeżyje. Wychylić się i przypieprzyć mu? A kurde, będziesz trzeci na widok. Widziałeś? No. Czekaj. Przeładuję strzelił. Się. Jeszcze raz. Dobra. Cicho. Patrz, uciek! Uciek! To dobrze. Tego nie podkaczę. Tamten zginie. Ale iść tu teraz w dół. Cicho. Jak nie? Czekaj. O! Trzeci. God damn. Bardzo było dobrze. Blisko.